Przykład to taki w tym momencie na porządku dnia stojący przykład, przypadek sprzedaży, prywatyzowania koncernu energetycznego Enei, które jak wszystkie przedsiębiorstwa w zakresie naszej energetyki traktowało się zawsze jako taki, że tak powiem, żelazny zapas majątkowy, które powinny być takim, powiedzmy, jeżeli się decyduje, ktoś rząd decyduje na ich prywatyzację, punktem ściągającym oferty i podbijającym cenę takiego obiektu. Otóż okazało się nagle, że w ogóle nikt nie jest zainteresowany nabyciu tej Enei. Chociaż było wiadomo, że przed nią była tam bardzo poważna konkurencja między koncernem niemieckim, koncernem szwedzkim i niemieckim, który ma bardzo poważny swój interes w tym, żeby tą Eneę przejąć. Otóż okazało się, że obydwa koncerny się w toku ogłoszonego przetargu cofały, twierdząc, że jeden szwedzki, że nie jest zainteresowany, niemiecki, że po tej cenie nie złoży oferty. No i to jest sygnał, jak będzie ta rzecz wyglądała. Oczywiście na polski majątek narodowy jest wielu chętnych i są, że tak powiem, nawet jak sądzę, w tym zakresie robione po niektórych naszych sąsiadów bardzo staranne plany, zwłaszcza co do sektorów strategii, tak zwanych strategicznych. No ale nikt nie lubi płacić ponad konieczność, a jest okazja, jeżeli prywatyzacja ma następować w takich warunkach, w momencie, kiedy wiadomo, że rząd przeprowadzić się musi, bo to jest prowadził jako element równowagi budżetowej, przy innych oferentów na nabycie tego majątku nie będzie, no to jest znakomita okazja, żeby nabyć, zdobyć to, co się chciało uzyskać, nawet za cenę grubych pieniędzy, po prostu za grosze. Więc myślę, że tutaj będziemy mieli do czynienia z bardzo na tym odcinku dodatkowym elementem nie był, ale pogłębiającym tą lukę budżetową przyszłego roku. My się już w tym momencie przekraczamy faktycznie tak zwane progi ostrożnościowe. Wszystko wskazuje na tym, że w przyszłym roku deficyt dojdzie do tak zwanej, że tak powiem, granicy deficyt finansów publicznych, państwowych, do granicy konstytucyjnej. To zresztą, jak konstytucja była uchwalona, jak państwo pamiętają, myśmy bardzo ostro krytykowali. No, dzisiaj ci, którzy ją wtedy lansowali, pod wpływem zresztą nacisku tak zwanych czynników europejskich, zgadzam się z konsekwencjami tego własnego pomysłu i przyznam się państwu szczerze, że nie wiem, jak z tego będzie usiłował rząd wybrnąć. No ale to już jest sytuacja, ale tak powiem, to jest troska o sprawy czysto formalne. My poniesiemy, jako społeczeństwo, poniesiemy konsekwencje materialne tego stanu rzeczy. I otóż mówię to wszystko dlatego, proszę państwa, że ten problem, który powinien być dzisiaj w centrum uwagi społecznej, został skutecznie z obszaru społecznych zainteresowań wyparty. Jest na to, że tak powiem, generalna jakby zgoda i elity politycznej kraju i mediów publicznych i także te czynniki, które są normalnie w tym zakresie powinny być bardzo zainteresowane, to znaczy opozycja. Jakoś dziwnie niemrawo się do tego odnosi. Sądzę, proszę państwa, to jest oczywiście moja ocena. Mam nadzieję, że ona się sprawdzi, że to nastąpi. Sądzę, że ten przykry obowiązek podniesienia tej sprawy, uświadomienia obywatelom, jaka jest sytuacja, spadnie na prezydenta. To nie jest przyjemna rola, zwłaszcza w zbliżającym się roku wyborczym. To natychmiast zostanie
przez koalicję rządową zakwalifikowane jako gra wyborcza. No ale cyfry są dość bezlitosne i obowiązki konstytucyjne prezydenta również, więc myślę, chciałbym Państwa po prostu uprzedzić o tym, że najprawdopodobniej to nastąpi. No, rzecz jest tylko ma, nie ukrywam, pewną psychologiczną także stronę, nad którą wszyscy się głęboko zastanawiamy. Kalendarz prac budżetowych nakłada się dokładnie na kalendarz świąt. Budżet powinien być w parlamencie uchwalony do 23 grudnia. W parlamencie, przepraszam, w Sejmie. 23 grudnia powinien już być przesłany, znaleźć się w Senacie. No. Państwo przyznają, że to, co ja teraz mówię, a to są elementy, gdzie jeżeli ma być prawda powiedziana o tej sprawie, muszą się znaleźć w wystąpieniu, nie przesądzając, jaki to będzie rodzaj wystąpienia, czy wystąpienie prezydenta w Sejmie, czy orędzie telewizyjne, czy konferencja prasowa, czy może rada gabinetowa w tej okazji. No nie, bo nie byłyby dobrym elementem, raczej tak nie podniosłyby, że tak powiem, jakby to powiedzieć, nie poprawiłyby atmosfery świątecznej. I to jest, prawda, powiedziawszy, problem. Taki może psychologiczny, ale chyba nie tylko, no bo to głębiej sięga, jak to rozwiązać. Ja sądzę, że obowiązki prezydenta będzie sygnalizowanie tej sprawy, być może, że ono nastąpi trochę w związku z tym wcześniej.